Cześć, witajcie na kanale Mijam Pomysł na Minutę. Dziś na moim stole imadło, a jest to Dremel Multivice model 2500. Zapraszam. Jak niektórzy z Was wiedzą, od jakiegoś czasu pracuję nad remontem warsztatu. I tutaj wszędzie już naprawdę wszystko dosyć mocno się zmieniło. Paradoksalnie tylko ta część, która jest tutaj dookoła mnie, którą najczęściej widzicie w kamerze, zacznie dopiero nabierać nowego kolorytu. Ale co jakiś czas pracy, którą mam tutaj w warsztacie, muszę przerywać niestety z powodu projektów i jakichś zaległych prac gdzieś tam dla znajomych. I mam teraz na tapecie niestety rzecz, która jest dosyć upierdliwa, że tak to brzydko nazwę, czyli ni mniej, ni więcej, tylko mam do uzupełnienia płaskorzeźba. Płaskorzeźba niestety spadła ze ściany, bo z dobą popękała, było to stare drewno. Ono już poklejone czeka od jakiegoś czasu. Wszystko jest ładnie poszpachlowane i wyrównane, natomiast teraz niestety muszę tą płaskorzeźbę pomalować, a właściwie uzupełnić te malowania i dobrać kolory mniej więcej tak, jak było to w oryginale. Konstrukcja jest niestety na tyle dziwna, że będzie to ode mnie wymagało posiadania jakby tego elementu w różnych pozycjach, żeby sobie ułatwić malowanie i ewentualne poprawki na szpachlowanie, które już jest wykonane. I pomyślałem sobie, że ma musi być coś, czego Wy jeszcze nie widzieliście, a co uważam, że jest naprawdę świetnym rozwiązaniem. Jest to właśnie imadło z Dremela. Jest to imadło trójfunkcyjne, czyli jest może być jednocześnie imadłem, może być samodzielnym, osobno stojącym ściskiem, może być również uchwytem do zamontowania któregoś z naszych narzędzi Dremela. Pasuje tam praktycznie wszystkie narzędzia z oferty, które są, z wyjątkiem bodajże mini engravera, jeśli dobrze pamiętam. Ono ma w sobie to, że zamontowany element, to który jest w tym naszym ścisku na imadle, możemy obracać o 360 stopni. Natomiast do siebie i od siebie i na wszystkie możliwe ze stron możemy odchylać o 50 stopni. Co daje nam rzeczywiście fajny dostęp we wszystkie te dziwne zakamarki, które no czasami będzie ciężko dojść. Ja już mam kilka innych pomysłów na wykorzystanie tego sprzętu, natomiast na razie skupię się na jego prezentacji. Maksymalny rozstaw tych szczęk, które mamy tutaj wbudowane w tej górnej części, to jest 19 cm. Natomiast one są wyposażone w dodatkowe okładziny ochronne, które mają nam nie uszkadzać materiału. Oprócz tego te okładziny mają jeszcze rowki V, dzięki czemu łatwiej nam będzie zamocować na przykład okrągłe elementy. Imadło jest wyposażone w przycisk szybko mocujący, dzięki któremu możemy go szybko zwalniać i przesuwać. No i oczywiście w uchwyt narzędziowy wymienny zamiast tego, o czym już wspominałem wcześniej. Tyle myślę na temat samych parametrów technicznych. Teraz chciałbym, żebyśmy zajrzeli do środka. Kartonik wygląda w ten sposób. Oczywiście jest na pewno standardowo zaklejony porządnie, więc tym razem wyposażyłem się w nóż. No i oczywiście się nie myliłem. Tutaj kleju nie żałują. Otwieramy i co mamy w środku? W środku mamy wytłoczkę z naszym sprzętem oraz obrazkową instrukcję obsługi, natomiast jest to sprzęt na tyle prosty, że myślę, że ona nam nie będzie potrzebna. Tutaj mamy pierwszy element, czyli jedna z tych naszych trzech funkcji. Jest to samodzielny ścisk. Ścisk na szynie, jak widzicie, możemy go sobie swobodnie ściągać i wyciągać. Na końcu tutaj mamy zabezpieczenie, które się oczywiście ściąga, które możemy mieć, a którego nie musimy mieć. W momencie, w którym to sobie założymy, to on do przodu się nam jak najbardziej przesuwa, ale do tyłu nie ma takiej opcji. Więc bierzemy sobie nasz rzeczony element, nad którym będziemy pracować, dosuwamy i w tym momencie możemy już tylko dalej
pracować tym ściskiem, którym mamy tutaj. Ściach. I element jest, jak widzicie, zamocowany. Jeszcze moglibyśmy go gdzieś tam dopchnąć. Delikatnie poluźniamy. Wciskamy przyciski, możemy szybko sobie go zdemontować. Oczywiście pamiętać należy o tym, że jest to sprzęt raczej modelarski, więc no nie służy do tego, żeby w to coś zamontować i walić młotkiem, tak, wybijać łożysko czy cokolwiek innego, tak? Tylko sprzęt właśnie do prac takich bardziej precyzyjnych, bardziej stolarskich. Tutaj, jak możecie zauważyć, mamy trzy fałki, większą i dwie mniejsze w pionie oraz dwie w poziomie, jedną większą, jedną mniejszą po jednej i po drugiej stronie. Sama nasza główna część naszego imadła, czyli nasz zacisk. I tej informacji nie znalazłem nigdzie. W związku z tym sobie to zmierzymy. Było napisane, że pasuje do wszystkich blatów, a w rzeczywistości pasuje do wszystkich blatów, które są w rozmiarze do 6,6 cm, tak? Czyli do 66 mm. Od spodu zabezpieczone. Dociskamy. I w tym momencie mamy nasz sprzęt zamocowany. Ten niebieski pierścień służy do odblokowania naszej kuli, dzięki czemu możemy naszym elementem kręcić, tak jak wspominałem, o 360 stopni oraz opuszczać go maksymalnie o 50 stopni. Jak widzicie, tutaj jest oczywiście przekrój, który jest pod ten prowadzący pręt naszego imadła. Ustawimy go sobie w tej pozycji, żebyście dobrze widzieli. Dociskamy. Już nie będziemy się bawić w żadne idealne ustawianie. Poluźniamy tutaj. Ściągamy. Z jednej strony wkładamy to, z drugiej strony tą część. Oczywiście warto by było, żeby w momencie pracy nad jakimś elementem no było to w jakikolwiek sposób wyważone. Więc mocujemy to sobie mniej więcej w połowie. Dokręcimy, ustawiamy jak potrzebujemy i możemy pracować. Możemy szlifować, możemy pracować zarówno dremelem, ale nie tylko, również narzędziami ręcznymi. I możemy to sobie pochylić na przykład do siebie, tak jak ja to będę potrzebował, i tutaj pracować, następnie obrócić w ten sposób, bądź w ten sposób, oczywiście pamiętając o skręceniu na potrzeby pracy. Tyle. Myślę, że fajne i naprawdę skuteczne rozwiązanie. Natomiast w tym momencie pozbędziemy się naszego imadła. I zajmiemy się trzecią funkcją. Tutaj mamy zapakowane w woreczku
uchwyt do naszego narzędzia. Możemy go zamocować w ten sposób. Możemy go zamocować w ten sposób. Jak nam będzie wygodnie. Może ja to zrobię tak, byście lepiej widzieli. Wezmę sobie moje 8100. Musimy się pozbyć EZ Twista. Mocujemy. Dokręcamy z wyczuciem. Akumulator. Uruchamiamy i działamy w zależności od tego, jakie mamy narzędzie. Szlifujemy nóż. I to chyba... Jeśli chodzi o wszystkie funkcjonalności tego sprzętu, będzie tyle. Podsumowując szybko i bezboleśnie. Mnie się ten sprzęt podoba. Ja mam w końcu swoje, natomiast ja na tym sprzęcie już pracowałem. Pracowałem u kolegi w warsztacie, u którego robiliśmy formę ze styroduru. Wyglądało to w ten sposób, że brało się kawałek styroduru albo styropianu. Lutownicę transformatorową, odpowiednio ukształtowany drut i się po prostu plasterek po plasterku kształtowało jakąś tam bryłę, następnie bandaże z gipsem się to oklejało. No, taka tam drobna zabawa. Była taka potrzeba i musieliśmy kilkanaście takich zrobić. I on miał właśnie ten sprzęt i ja wtedy postanowiłem, że muszę mieć swój. Że to jest na tyle fajne i ciekawe rozwiązanie, że chciałbym mieć swoje. No i przeleżało troszeczkę czasu. Co najmniej kilka miesięcy. Bo ostatnio takich bardzo precyzyjnych rzeczy nie wykonywałem, ale teraz stwierdziłem, że się przyda i myślę, że przyda się na pewno. Podsumowując, za kwotę tam między 100 a 110 zł, natomiast również już poniżej stówki widziałem gdzieś tam na jakichś portalach aukcyjnych, oczywiście mówimy o nowych, a nie o używkach, bo używki się zdarzają nawet w kwocie tam 50-60 zł. Macie całkiem przyzwoity sprzęt do precyzyjnej pracy, który daje wam wolność, tak? Możecie działać w każdym kierunku. Sprzęt fajny uważam dla bardzo, bardzo wielu osób. Między innymi i na pewno również dla osób, które obrabiają wydruki 3D, tak? Czyli jest to jedno tam z wielu zastosowań, do których to naprawdę może się przydać. No, sprzęt jest fajny, mi się podoba i ja będę z niego na pewno korzystał, będę zadowolony. Będę też wykonywał jeden projekt, który już nie będzie dla kogoś, tylko będzie dla mnie. Będę chciał go nagrać. W związku z tym, przy tym projekcie na pewno go zobaczycie. Bo myślę, że do końca miesiąca powinienem się wyrobić już z tymi zmianami, które tutaj chciałem zrobić. I przyjdzie czas na tak zwane prace wykończeniowe, czyli na te wszystkie elementy, które chciałbym, żeby się tutaj znalazły. I takie ostateczne zagospodarowywanie, więc wtedy... Będę miał wam do pokazania kilka rzeczy. A tymczasem kończę. Czekam na waszą opinię, jak się wam podobają te rozwiązania. Oczywiście standardowo zapraszam was na Facebooka, Instagrama i Twittera, czyli wszystkie moje social media. Na wszystkie grupy facebookowe oraz na drugi kanał linki do wszystkiego macie pod materiałem. Zapraszam również na inne filmy. Zachęcam do pozostawienia łapki w górę, zasubskrybowania kanału. Zapraszam na vlogi, które wpadają od czasu do czasu i na live, które są co niedzielę o 20:00. A tymczasem ja pozdrawiam was serdecznie i widzimy się na pewno już wkrótce. Trzymajcie się, cześć!